Kazimierz Korkozowicz, pod czarcim kopytem, rozdział 10. Skorut, żywiąc swoje obawy, nie wiedział, że jego przeciwnika całkowicie pochłaniają przygotowania do zjazdu Rokoszan, wyznaczonego tym razem w Lublinie. Teraz, po rozprawieniu się ze swym głównym wrogiem Korniaktem, Stadnicki nadal więc nie miał czasu, by zajmować się czym innym, jak sprawami związanymi z rychłym wyjazdem. Jako człowiek przezorny i o potomstwo dbały, wniósł do sądów grodzkich Przemyśle i Sandomierza rekognicję, na mocą której swoje dobra, Łańcut, wsie, Sannice, Białobrzegi, Głuchów, Nowosiołki, Smolaczyny, Żołynie, Stadniki Małe i Wielkie, Hutę, Rakszawę, Rudę, Dąbrówkę, Kołki, Czarną, Świętosławówkę, Krzemiennicę, Jordanówkę, Latowiska i Wojutycze przepisał na synów Władysława i Zygmunta. Córce Felicjanie wyznaczył 15 000 złotych posagu, a żonie na tychże majątnościach zabezpieczył dożywocie. Syn Stanisław jeszcze się nie urodził. Potem wyruszył na czele 1000 ludzi do Lublina, gdzie przybył swoim zwyczajem w pełni splendoru, z muzyką przy biciu w kotły, okazale i zuchowato. Był wielbiony przez szlachecką brać zołową butę, łatwość dobywania szabli, beztroskie lekceważenie wszelkiej władzy, co w ich oczach równało się strzeżeniu szlacheckiej wolności. Umiał też, będąc doskonałym mówcą, zyskać sobie aplauz, umiał imponować, głosząc bezkompromisowe hasła. Mówił ze swadą, stanowczo i jasno, nie uznając innych środków działania jak szable, co prymitywnym szlacheckim łbom najbardziej odpowiadało. To też słuchano go pilnie i nagradzano oklaskami, kiedy krzyczał: oto zjeżdżam tu z czeladzią moją, której mam 400 husarzy, 400 piechoty, 200 kozaków, a płacę im ani ze starostw, ani ze skarbu Rzeczypospolitej, ale z ubogiego mieszka ziemiańskiego. Nie mam żadnego zagonu nadanego od króla, ani też wyproszonego, ale tylko krwią rodziców swych nabytą. By też do ostatniej koszuli, choćbym potomstwu swemu nie więcej i szelonga nawet nie zostawił, tym samym cieszyć będę, gdy tych praw i wolności dochowam, które hem z przodkami mymi zażywał. Lepiej nie żyć, niż szlachcicem nie być, niż wolności odstąpić. Niestraszne mi te fuki, groźby, te wieści rozmaite. Chcę ja przy wolności zostać, którą nam król łamie. Żebych jeno sam miał zostać, to mówię, że króla nie przyznawam za pana. Tedy nielza, tylko Rokosz złożywszy, posłuszeństwo mu wypowiedzieć. Nie mam go za pana, bo mi go prawo mieć nie każe. Możesz to serce szlacheckie przenieść na sobie, aby mu krzywoprzysiężca i sodomczyk panował? Niechaj kto chce, co czyni. Ja się z tym opowiadam, że króla Zygmunta za pana nie mam i poddaństwo mu wypowiadam. A do tego sodomczyk ma nam panować? Poźre nas, boję się ziemia. To moje zdanie, abyśmy się spisali i tak kupą jechali i wypowiedzieli mu poddaństwo i rozpisali uniwersały. Pod Sandomierzem zaś wołał: od młodości mojej i zdrowiem i chudobą moją służyłem Rzeczypospolitej i teraz tego obojga nie żałowałem, za co aż do tego czasu nagrody żadnej i zagona nie mam. Przyjechałem praw ojczyzny i wolności naszych bronić, nie dla buntów i turbacji. Jeśli byście to o mnie rozumieli, wasz moście, abym miał być przeciw pokojowi i prawom naszym,
roznieście mnie na szablach i psom rozrzućcie. Świeżo po splądrowaniu domu Korniaktów, po wyrzuceniu Drohojowskiej z Wojutycz, nie waha się mówić do szlachty. Są tu z województwa ruskiego, z przemyśskiej ziemi, niech tu wystąpi jeden szlachcic, jeżeli przeze mnie jedną kokosz ujęto w domu szlacheckim, a tu domy szlacheckie łupią, drą, plądrują. Co się tyczy cudzoziemców, u mnie tylko kilkaset ujrzeli i wołali na to, że mam kilkaset Węgrów, a u siebie ich nie widzą i widzieć nie chcą. U pana Tęczyńskiego jest ich 300, a u brata mego 300, a króla 400. Latem 1607 roku doszło wreszcie do rozprawy orężnej z królewskimi wojskami dowodzonymi przez hetmanów Żółkiewskiego i Chodkiewicza. Koncentracja tych wojsk nastąpiła pod Wiśliczem, gdzie przybył i sam król Jegomość. Opamiętało to ostatecznie tych, co już nieco otrzeźwieli, gdy przysłuchiwali się przemówieniom warchołów podobnych Stadnickiemu. Ten zaś ciągnął z oddziałami wojewody krakowskiego Zebrzydowskiego, księcia Janusza Radziwiła i Herbuta. Powitanie po przyłączeniu się do tych wojsk okazało się nie tak godne, jak starosta w swoim rozpanoszeniu oczekiwał, jednocześnie zaś dość był bystry, by nie dostrzec, że nie najlepszy duch panował wśród Rokoszan. Toteż kiedy pewnego dnia po dziennym marszu stanęli na nocleg w pobliżu Wisły, bo wojska ciągnęły już jej lewego brzegu, siadł w swoim namiocie na polowym stołku i zamyślił się głęboko. Z zewnątrz dochodził zwolna zacichający gwar żołnierskich głosów. Od czasu do czasu zabrzmiało jeszcze jakieś pojedyncze wołanie czy przekleństwo, ale cisza znów zaczęła ogarniać obozowisko. Stadnicki w pewnej chwili ocknął się ze swej zadumy, przetarł dłonią twarz, na której teraz, kiedy był sam, pojawił się wyraz rozterki. Ogień przed namiotem rzucał czerwone refleksy blasków. Mimo to Stadnickiemu zrobiło się zimno. Wstał więc ze stołka i wyszedł, aby sprawdzić, czy straże objęły już swoje posterunki. Spotkał wśród porozkładanych do snu żołnierzy Ilkę, który właśnie szedł na obchód wart, zamienił z nim kilka słów i zawrócił. Przyboczny strażnik dorzucał właśnie do ognia nieco gałęzi i na chwilę dookoła zrobiło się jaśniej. Starosta, zbliżając się do odsłoniętej płachty wejściowej swego namiotu, dostrzegł w jego wnętrzu ciemny zarys sylwetki siedzącego człowieka. Obrócił się więc do żołnierza z ostrym pytaniem: kogoś tu wpuścił do środka? Żołnierz ze zdumieniem spojrzał na dowódcę. Nikogo nie wpuszczałem, wielmożny panie. Zagapiłeś się, nie dojdo, ale nauczysz się patrzeć po 20 batach. Przysięgam, wielmożny panie, żem strzegł namiotu bacznie. Obchodziłem go dookoła, może wtedy ktoś się przemknął, ale zaraz go wygnam. Nie, w przód obejrzę, kto zacz i czego chce. Stadnicki ruszył do wejścia. Ciemna sylwetka obrócona plecami tkwiła nieruchomo, nie zmieniając pozycji, jakby w oczekiwaniu na przybicie gospodarza. Opończa zwisała luźno z ramion nieznajomego, a postawiony kaptur krył głowę, stercząc ku górze ostrym końcem. Stadnicki obszedł go dookoła, obrzucając lustrującym spojrzeniem. Ujrzał plamę białej twarzy, suchej, o nieco garbatym nosie i brodzie obrośniętej rzadkim włosem, w wydłużony klin, jak u capa. Starał się uprzytomnić sobie, gdzie widział już tę twarz. I w następnej chwili stanął mu przed oczami zalany słońcem rynek w Dynowie, czarna, nieruchoma postać i krótka chwila strachu, jakiej była sprawcą. Wspomnienie to nie było przyjemne, więc ostro zagadnął siedzącego: jakaś tu wlazł, czego chcesz? Jakem wszedł, sprawa nieważna, a czego chce, zapewne wnet się okaże. Przybysz mówił bez pośpiechu przyciszonym głosem.
Czekajże, czy to nie tyś mnie ostrzegł w kościskach? Ano istotnie tak było. Ktoś jest. Czy znów chcesz mnie ostrzec? Ha, twój sprzymierzeniec, więc i ostrzeżenie nastąpi także. Przybywasz zatem jako przyjaciel? Powiedziałem sprzymierzeniec. To i lepiej, bo przyjaźń obywa się bez gwarancji. Gwarancją zaś przymierza jest wspólny interes. Wolę więc sprzymierzeńca niż przyjaciela. Stadnicki podsunął sobie podróżną skrzynkę i przysiadł na niej, ciekaw tego tajemniczego przybysza, który mimo lichego wyglądu nie wiadomo dlaczego wzbudzał respekt. Słuszne słowa, skinął tamten głową. Skądżeś się tu wziął? Teraz przypominam sobie, że widziałem cię również w sośnicy. A, bo podążam za waszą wielmożnością, ciekaw jak sobie poczynasz. Po co to czynisz? Aby, jeśli zajdzie potrzeba, udzielić wam pomocy. To i teraz także? W czymże to? W tym, co dla ciebie najważniejsze, w pieczy nad twoją głową. Myślisz o tym, jakże mu tam? Właśnie o nim. Zresztą nie tylko o nim. Stadnicki machnął lekceważąco ręką. Przyjdzie czas i na niego. Teraz nie pora. Dosięgniecie, jeśli go nie wyprzedzisz. Ha, przybyłeś ponoć jako sprzymierzeniec. Cóż wtedy za korzyść dostrzegasz dla siebie w jego zgubie? Stadnicki uśmiechnął się pod wąsem. Jeśli go nie stanie, zachowam sprzymierzeńca. A ów smakowity kąsek, który chroni dla ciebie, przypadnie jego pogromcy. To dziewczynie obiecałem. Jakże chcesz mi w tym dopomóc? Podam ci czas i miejsce, gdzie z łatwością będziesz mógł go pojmać. Ejże, zdołasz to uczynić? Przez szerokie wargi przybysza przewinął się nieznaczny uśmiech, a oczy zaliśniły pod kapturem żółtym blaskiem. Stadnicki znów poczuł przelotny dreszcz strachu, który pozostawił poczucie respektu tak obce jego naturze. Toteż zmarszczył się rozdrażniony. Czy to wszystko, z czymżeś do mnie przybył? Rzucił hamując, jednak zbierający gniew. Nie, nie wszystko. Jest jeszcze drugi powód, równie ważny. Jakiż to? Wspomagasz przegraną sprawę. Musisz jej poniechać, taka moja rada. Ale już tu jest, cofać się za późno. Za późno będzie po bitwie. Opuścić szeregi przed walką nieżołnierska to sprawa. A więc nie osiągnąłeś jeszcze granicy. A gdzież ona? To dobrze, że jej nie dostrzegasz. A jednak chyba już ją osiągnął, murknął Stadnicki, obserwując blask, o jak blask ognia oświeca brzeg kaptura jego gościa. Zaczynasz osądzać sam siebie? To osłabia. Ale wracajmy do sprawy. Uchronisz skórę, jeśli stąd odejdziesz. Mamże więc zdradzić? Lepiej położyć głowę? Czasami lepiej. Miałem więc słuszność. Granica jeszcze przed tobą. Ale nawet nie o to już chodzi. Uważałem cię za mądrzejszego. Matką zdrady jest podłość, niemądrość. Ale ojcem powinien być rozsądek. Zatem odejść, porzucić towarzyszy walki? Póki jeszcze czas. Ależ bitwa lada dzień, tym bardziej. Stadnickiemu zaczęła doskwierać ta rozmowa, w której czuł się jak uczniak pouczany przez mistrza. Zerwał się więc na nogi i wyszedł przed namiot. Skinął na wartownika i rozkazał mu krótko. Wołaj mi Ilkę. Kiedy wrócił z powrotem, w namiocie nikogo już nie było. Przybysz jak nadszedł, tak zniknął, niezauważony przez straż.
Ilko otrzymał krótkie polecenie. Budź żołnierzy, niech siodłają konie i szykują się do marszu. Do marszu. Mają spróbować się cicho. Niech mi nie padnie głośniejsze słowo, ani nie zabrzęczy szabla, bo obóz Radziwiła niedaleko. Brud mamy pod nosem. Tędy poprowadź chorągwie na tamtą stronę Wisły i ciągnij z nimi aż do świtu. Kierunek Łańcut. Porucznik nawykły do niespodziewanych rozkazów swego patrona, nie stawiając żadnych pytań, ruszył, by spełnić rozkaz. Owa zdrada rokoszu, tym bardziej jaskrawa, że poprzedzona zuchwałymi, wojowniczymi mowami, w rezultacie ocaliła Stadnickiego od ciężkich represji, jakie dotknęły innych przywódców, z których jego przyjaciel, Jan Szczęsny Herburt, zapłacił za uczestnictwo w rokoszu długoletnim więzieniem. Natomiast Stadnickiemu sprawa uszła właściwie na sucho, bo tylko skończyła się upokorzeniem, gdyż musiał odczytać publicznie przed Sejmem przedłożone mu przeprosiny, których treść, aczkolwiek nie dochowała się, to jednak musiała być surowa, jako że pismo wygotowała królewska kancelaria. Zachowana zaś odpowiedź króla była pozbawiona złośliwości i łagodna w formie. Powolność, iż tę waszmości jego królewskiej mości w tej mowie swej pokazujesz i żałujesz zapędu swego, już to król i mość wdzięcznie przyjmować raczy. Sam się waszmość baczeniem swym sądzisz, sam zeznawasz, jakoś obraził, sam też na to patrzeć masz, czego jego król mość waszmości przebaczyć raczy. Według wielkości postępku osądzisz bagniki tamtem et clementiam, jego król mości. A tym ochotniej za tym przyjęciem do łaski wierną, szczerą, stateczną wiarą poddaństwa swego nagradzać to, jako obiecujesz, jego król mości będziesz. Rozdział 11. Gasnąca świeca. Dni biegły, minął rok 1607, nadszedł 1608, nie przynosząc Skolutowi żadnych zmian. Ten czekał jednak cierpliwie na pojawienie się szansy wznowienia walki ze Stadnickim i realizacji swoich sercowych pragnień. Daria decyzję opiekuna przyjęła bez sprzeciwu i na pozór pogodnie, ale Skorut wyczuwał, że bolała nad powstałą zwłoką. Szansa owa zaczęła się przecież rodzić, choć tego nie wiedział. Stadnicki bowiem jeszcze przed zakończeniem rozprawy z Korniaktami najeżdżał i szarpał majętności Łukasza Opalińskiego, który po ojcu Andrzeju, marszałku wielkim koronnym za czasów Batorego, odziedziczył starostwo leżajskie. Już marszałek skarżył się na Stadnickiego, że mu z jego leżajskiego starostwa parę mil urwał. O początkach tego sporu mówiono różnie. Jedni, że tłem były animozje polityczne, bo rokoszanin Stadnicki nienawidził wszystkich regalistów. Inni, że powodem była złość kalwinisty do papisty. Opaliński bowiem, sam gorliwy katolik, był ożeniony z Anną Pilecką, wdową po dwóch kostkach, a przez to spokrewnioną i z księżną Anną Ostrogską, również kostkówną z domu, więc z rodem, który wydał świętego. Dlatego też i kler zachęcał go do walki z bezbożnikiem. Już pierwszy mąż Opalińskiej, Jan Kostka, starosta kościerzyński, skarżył Stadnickiego, że poddanych jego łupił i katował, ręce i nogi obcinał i żywcem palił. Jak pewnego 70-letniego starca za to, że ponoć w jego lasach na sarny polował. W sporze, który obecnie zaczął rozpłomieniać się i przestaczać w prawdziwą wojnę, niepośrednią rolę odgrywały Anny, a to Opalińska, Ostrogska i trzecia Stadnicka,
wszystkie z natury zawzięte i obdarzone charakterem. Początkowe sporadyczne najazdy łańcuckiego wielmoże, wypadek z burmistrzem Leżajska, niejakim Godlewskim, przemienił się w ciągłe zbrojne już incydenty. Dopuścił się on gwałtu na pewnym mieszczaninie, dobrze widzianym na dworze. Skutkiem tego pod starości Grabiński kazał go zamknąć w więzieniu zamkowym. Godlewski zdołał stamtąd uciec i schronił się w Łańcucie. Stadnickiemu na rękę był nowy pretekst, to też uznał Godlewskiego za dobrze urodzonego i wziąwszy w poczet swoich dworzan, wystąpił przeciw Grabińskiemu o uwięzienie szlachcica, jego sługi. Surowo bowiem przestrzegano zasady ujmowania się za swoim poddanym, gdyż, jak mawiano, kto się o pachołka nie weźmie, ten i o żonę nie weźmie. Za tą poszły i dalsze prowokacje. Na sejmiku w Wiszni występował Opaliński jako królewski delegat. Stadnicki podburzył przeciw niemu szlachtę, przez co naraził go na obelżywe przyjęcie. Kamieniołomy Opalińskiego w Chmielniku i Błędowej obsadził żołnierzami i wydobywał z nich potrzebny dla siebie kamień. Dwóch dworzan wysłanych przez Opalińskiego na roczki sądowe do Przemyśla skatowali nieomal na śmierć hajducy Stadnickiego. Jarmarki w Tyczynie, własności Opalińskiego, najeżdżał zbrojnie i rozpędzał kupców. Nikt ze służby Opalińskiego nie mógł poruszać się spokojnie, bo nigdzie nie był pewny życia. Nie było prawie dnia, żeby nie zdarzyła się jakaś kolejna napaść czy nowy rozbój. Główną siedzibą Opalińskich nie był jednak Leżajsk, lecz majętność Łąka, gdzie mieli wspaniałą rezydencję. Stanicki nasyłał swoich hajduków i tam, niepokojąc mieszkańców napaściami, wciąż więc musieli zachować czujność. Najechał również w 400 szabel pobliski folwark Palikówkę, którą zrabował, a nielicznych obrońców, czeladź i chłopów wziął w dyby i uprowadził do Łańcuta. Z kolei uległy napaści dobra Anny Opalińskiej. Została spalona Błędowa, obrabowane Rachwałowa, Wola i Zawałów. W jakiś czas potem ponownie Palikówka. Wojna rozpoczęła się na dobre, bo i Opaliński, mimo że ponawiał próby porozumienia, w odwet najechał wsie Stadnickiego, Rakszawę, Czarną, Stadniki, Rudę, Żołynię i dwakroć Krzemienicę. Pod koniec 607 roku doszło nawet do formalnej bitwy, kiedy Opaliński ruszył na Łańcut na czele swoich wojsk i posiłków, jakie uzyskał od Andrzeja Ligenzy z Pietroszówki, Krzysztofa Romułta i innych przyjaciół. Stadnicki wyszedł mu jednak naprzeciw i rozgromił, zdobywając nawet czerwono-żółtą chorągiew swego wroga. Potem ścigał go dalej i o mało nie dostał w swoje ręce, kiedy ten obozował pod Łukowcem. Zadał mu wówczas po raz drugi ciężką klęskę, z której starosta ledwie wyszedł z życiem. Jednocześnie obie strony składały pozwy i protestacje, przy czym i w tym ingerował Stadnicki, bo po każdym rabunku czy napadzie kierował do sądów skargi, wymieniał swoje szkody i oskarżał Opalińskiego o trzymanie zbrojnych zbirów, którzy jemu, Stadnickiemu, ani spać, ani przejść spokojnie nie dają. Zima przerwała wojenne działania, ale Opaliński, obawiając się przebywania w Łące, przeniósł się do Leżajska, gdzie rozpoczął nowe przygotowania do rozprawy, wiedząc, że na wiosnę jest ona nieunikniona. Nastały ponure, deszczowe dni listopadowe. O szarej godzinie Skorut siadywał z Macedońskim w ogrzanej izbie. Do wysokiego kaflowego pieca Jarek wkładał brzozowe polana. Obaj mężczyźni wspominali wówczas obiekty swoich tęsknot. Pers, daleką i upalną ojczyznę, Skorut, Darię.
Rzadko widywał dziewczynę, przede wszystkim ze względu na jej bezpieczeństwo, bo gdyby o niego tylko chodziło, latałby do ukochanej choćby i na skrzydłach. Musiał jednak liczyć się z rozpoznaniem nie tyle przez zamkowych szpiegów, bo ci, choć było ich wielu, z oblicza go nie znali, ile przez łańcuckie żołdactwo. Kręciło się bowiem ono po miasteczku, zaglądając do oberży, a że wiedzieli z potyczek, jak wygląda, łatwo mogli go dopaść. Wzdychał więc tylko i zżymał nad własną bezczynnością, nie znajdując wyjścia z tej sytuacji. Wiedział wprawdzie o wzmagającej się zwadzie między swym wrogiem a leżajskim starostą, Łukaszem Opalińskim, potentatem nie mniejszym niż Stadnicki, ale lato nie nastręczało możliwości włączenia się do tej walki, nadchodząca zaś zima przygasiła bojowy zapał łańcuckiego zbója i z konieczności działania obu powaśnionych zaczęły zacichać. Kiedy gawędząc z Macedońskim o tym i owym siedział owego wieczoru w izbie, nie wiedział, że nadszedł jego czas. Sygnałem zaś, który mu to zwiastował, było pukanie, które jakie właśnie się rozległo. Narzucone głośno przyzwolenie drzwi otworzyły się i na progu stanął służebny księżnej. Jaśnie pani wzywa mości porucznika do siebie, oznajmił bez wstępu. Nie wiesz, o co chodzi? Zapytał zaciekawiony Skorut. Nie wiem, wasza miłość, jeno ochędążcie się należycie, bo na wieczerze prosi. Zaskoczyło porucznika to wezwanie, gdyż dowodziło, że i zaistniała jakaś niezwykła ku temu okazja. Zwykle bowiem był zapraszany do książęcego stołu tylko z powodu ważniejszych świąt czy też specjalnych uroczystości. Powiedz jaśnie pani, że wnet się stawię i zmienię suknię. Niedługo potem, odziany odświętnie, wkraczał do komnaty, gdzie księżna pani siedziała już przy stole w towarzystwie, jak ocenił, małżeńskiej pary. Ona była szczupłą, już ponad 40-letnią brunetką, ale jeszcze urodziwą, o żywym spojrzeniu ciemnych oczu, których urok podkreślały barwienia powiek i policzków, on zaś średniej tuszy mężczyzną o regularnych rysach, wydatnym nosie i pełnych wargach okolonych płowym wąsem. Oto urodzony Jacek Skorut, dowódca mojej straży, raczyła go przedstawić sama księżna. A to moi mili goście i powinowaci, jaśnie wielmożni Anna i Łukasz Opaliński. Skorut, który nie znał leżańskiego właściciela, na dźwięk jego nazwiska poczuł, jak serce uderza mu szybciej, bo domyślił się, że bez powodu na to spotkanie nie został wezwany. Jakoż istotnie księżna Anna, nie czekając na zakończenie wieczerzy, przystąpiła do sprawy. Nie wiem, czy o nowej zbrodni tego podłego człowieka już wać panu wiadomo? Zwróciła się do porucznika. Nie, gdyż zajęty służbą nie stykałem się z ludźmi, odparł zaciekawiony porucznik. Dziś w nocy powtórnie najechał i obrabował łąkę, objaśnił Opaliński z ponurym błyskiem w oku. Na szczęście oboje bawili właśnie u mnie, uzupełniła księżna Anna. Nie mogę sobie darować, że wówczas w Przemyślu w ostatniej chwili wypuściłem go z rąk, z goryczą stwierdził Skorut. A byłeś, waszmość, w istocie blisko tak wielkiego sukcesu? Zainteresowała się pani Opalińska, obracając urodziwą twarz porucznika pełnym uznania spojrzeniem. Ano wstyd przyznać, ale byłem. Westchnął Skorut i pokrótce opowiedział przemyską przygodę zakończoną potyczką na moście. Mówisz, waść, że uciekał przed tobą? Z uśmiechem spytał starosta. Mizerny to sukces, zważywszy na zamierzenie. Aleś pierwszy, któremu to się udało. Da Bóg, może w przyszłości uda mi się lepiej. Służba zmieniła półmiski, a kiedy opuściła komnatę, księżna Anna podjęła temat. Jest ku temu okazja, bo po naradzie z mymi gośćmi mam dla pana propozycję.
oświadczyła, rzucając krótkie spojrzenie na Opalińskich. Słucham z uwagą, jaśnie panie, i przyjmuję każdą, która będzie po waszej myśli, oświadczył dowolnie Skorut. Księżna skłoniła głowę. Otóż wielmożny starosta musi zbroić się nadal i werbować świeże siły, jeśli chce ratować fortunę, a może i życie. Sam, choć rzemiosło wojenne zna, wszystkiemu podołać nie zdoła. Toteż szuka człowieka, któremu mógłby powierzyć komendę nad swoimi żołnierzami w oczekających go zmaganiach. Prosił mnie o pomoc w tym względzie, przeto zaproponowałam mu waćpana, z tym jednak, że po zakończeniu imprezy waćpan do mnie powrócisz, zakończyła księżna z uśmiechem. Skorut skłonił się lekko nad stołem. Wdzięcznym sercem przyjmuję te słowa waszej książęcej mości i gotów jestem służyć wielmożnemu staroście tak, jak służyłem wam. A tym ochotniej czynić to będę, gdyż wspólnego będziemy mieć wroga, któremu poprzysiągłem przecież walkę na śmierć i życie. Tedy omówcie, wasz mościowie, sprawę już między sobą. Może od razu, bo i my, niewiasty, stać na uboczu nie zamierzamy. Księżna spojrzała porozumiewawczo na swoją imienniczkę. Zabrał głos Łukasz Opaliński. Proponuję wasz mości rotmistrzowską buławę z przynależnymi apanażami. Objąłbyś komendę nad wojskiem, które już mam, jak i zajął się werbunkiem, organizacją i szkoleniem na wozach ciężnych. W tym celu musiałbyś jednak przenieść się do Leżajska, bo tam należałoby mieć naszą główną kwaterę. No, chwilo, bo chyba tak, zgodził się porucznik. Wszelkie sprawy związane z wydatkami będziesz waćpan ustalał ze mną lub w razie mojej nieobecności z małżonką, która, jak słyszałeś, na uboczu nie zamierza pozostać. Opaliński rzucił spojrzenie na żonę, uśmiechając się pod wąsy. Wdali się obaj w dyskurs co do wielkości potrzebnych sił i ich wyposażenia, potem zaś zaczęli obliczać związane z tym wydatki. Kiedy doszli już do podsumowania, Opaliński spojrzał z troską na małżonkę i westchnął. Obawiam się, że nie zdołam pokonać tak wysokiej palisady. Musimy, Łukaszu, zabrała głos pani Anna, bo to cena za nasze życie i utrzymanie w rękach tego, co mamy. Lepiej wydać to na walkę z tym zbójem, niż oddać w jego posiadanie bez oporu. Moją chorągiew niech pan Skorut bierze ze sobą, zdecydowała księżna, a o dalszych ja będę myślała. Dzięki ci, księżno, rzucił wyraźnie pokrzepiony na duchu Opaliński, po czym zwrócił się do Skoruta. Kiedy zatem mogę spodziewać się waćpana w Leżajsku? Muszę ustalić z jaśnie panią, kto obejmie po mnie służbę i zdać mu takową. Wiele czasu na to nie potrzeba. Sądzę, że 2-3 dni uda mi się sprawić. To dobrze. W głosie starosty zabrzmiała wyraźna ulga. Dziś mamy środę. Wtedy zapraszam waćpana w niedzielę na obiad. Tuszę, że zechcesz też stale korzystać z miejsca przy naszym stole. W czasie dalszej rozmowy ustalono kolejność i zakres działań, jakie rotmistrz zamierzał wszcząć w najbliższej przyszłości. Rozpoczęły się teraz dla Skoruta dni wytężonej pracy. Do Leżajska przeniósł się z Macedońskim, Tarką i Jarkiem i zaraz zabrał się do roboty. Rozdzielił od razu dla nich zadania. Jarkowi przykazał troszczyć się o ich osobiste potrzeby, Macedeńskiemu poruczył werbunek i kwalifikowanie zgłaszających się, jak i nadzór nad ich szkoleniem, natomiast Tarce przypadło zadanie najbardziej niebezpieczne i ważne – rozszerzenie sieci informatorów i piecza nad nimi. Był on do tego najbardziej odpowiedni, gdyż obdarzony sprytem i bystrością miał przy tym dobre rozeznanie, kogo z łańcuckiej załogi można by skaptować do współpracy.
Skorut nie zapomniał też o chłopcach Darii, którzy już dawali jej tego rodzaju usługi i postanowił w tym celu wybrać się do Łańcuta. Decyzja ta nie przyszła mu z trudnością, bo serce samo rwało się do tego spotkania. Wybrał się wraz z Tarką. Bez kłopotu uzyskał znów dawną swoją kwaterę u Kowala, z tym, że miał teraz z niej korzystać Tarka, by stąd kierować swoimi ludźmi i nadsyłać wiadomości do Leżajska. Zostawił wierzchowca na kwaterze i o pierwszym zmroku przemknął do miasta. Unikając głównej ulicy, za łukami, a nieraz poprzez podwórka i sady, znaną już dobrze drogą dotarł do domu Krzecza. Nie zważając na obecność wuja, Daria padła najdroższemu w ramiona i całując witała radośnie. Wreszcie, kiedy zasiedli do stołu, Skorut opowiedział o zmianie, jaka u niego zaszła, ku wyraźnemu zadowoleniu organisty. Stary dostrzegł bowiem w tym rękę opatrzności, wierząc, że dzięki Skorutowi i boskiej pomocy sprawa ze Stadnickim rychło i dobrze się zakończy. Rotmistrz wyjawił z kolei zamiar pozostawienia Tarki w Łańcucie i przyczyny, dla jakich go powziął, po czym zwrócił się do Darii. Swego czasu mówiłaś mi, żeś otrzymywała wiadomości z grodu przez swoich chłopców z chóru. Czy masz jeszcze z nimi styczność? Ależ tak, niektórzy do dziś jeszcze śpiewają w kościele. Obecnie wszakże sprawa jest poważniejsza. Czy są wśród nich tacy, którym można by zaufać? Najlepiej z tych rodzin, które zaznały jakiejkolwiek krzywdy od Stadnickiego. Albo jest to kto taki, co jej nie zaznał? Mruknął z przekąsem organista. Daria skinęła głową. Wszystkich nie jestem pewna, ale znajdę kilku. Tedy wezwij ich jutro na rozmowę. Więcej jak dwóch, trzech nie ma potrzeby. Zatem zanocujesz? Ucieszyła się dziewczyna, usłyszawszy polecenie. Jeśli moja izdebka nadal jest wolna, rzekł z uśmiechem rotmistrz, gdyż uprzednio już korzystał z noclegów u Krzecza, traktowany jako członek rodziny. Resztę wieczoru spędzili na omawianiu szczegółów jutrzejszego działania, a potem, już po wieczerzy, rozważali dalszy przebieg zdarzeń. Młoda para nie mogła przy tym nacieszyć się sobą, późno więc było, kiedy udali się na spoczynek.